Nasza firma ma ten charakter business to business. Jest to firma, która nie ma utrwalonego jakby znaku firmowego, swojego brandu znanego na rynku, na półce. Stąd filozofia jest nasza, żeby robić konkretny produkt dla konkretnego odbiorcy, związać się z nim na trwale, ale zabezpieczyć się przed konkurencją, opodatkowując dany produkt, bo ktoś nam ten produkt podrobi, sprzeda po minimalnie niższej cenie i przejmie naszego partnera handlowego. Nazwisko moje Edward Dąbrowski. Jestem właścicielem firmy Edpol. Firmy, która istnieje na rynku prawie 20 lat. I nasza rola to jest dostarczanie mieszanek smakowych, smaków, kompozycji smakowych, dodatków funkcjonalnych, w oparciu o które później powstają gotowe produkty już na półkę sklepową, czy gotowe produkty do konsumpcji. Od kilku lat jeździmy na targi Anuga w Kolonii w Niemczech. To są jedne z największych targów maszynowych w Europie. Tam spotkaliśmy firmę, która produkowała maszyny dla przemysłu farmaceutycznego. Oglądaliśmy te maszyny, zainteresowaliśmy się technologią produkcji na tych maszynach i tak powstał pomysł przeniesienia to do przemysłu spożywczego. Dzięki tej maszynie zamierzamy produkować i robimy już w tej chwili różnego rodzaju kompozycje smakowe, bardzo skomplikowane, o składzie surowcowym bardzo różnym, wymyślnym, o nutach smaku zupełnie niespotykanych. Do tej pory mogliśmy mieszać tylko produkty, które występują w postaci sypkiej, które się przesypują. Natomiast w tej chwili możemy mieszać przyprawy, zioła z jakimiś substancjami płynnymi. Pomysły często rodzą się poprzez podejrzenie, udoskonalenie czy przeniesienie pewnych technologii z jednego przemysłu na przykład do drugiego przemysłu. Taki przypadek zaistniał w naszym wypadku. Pewne technologie adoptowaliśmy, zastosowaną w przemyśle farmaceutycznym, przenosząc ją do przemysłu spożywczego, który reprezentujemy. I tak powstała, zgłoszona w Urzędzie Patentowym, produkcja mieszanek smakowych, kompozycji smakowych. Rozpoczynamy tą działalność w tej chwili w oparciu o tą nową inwestycję, w której jesteśmy, paniery i kompozycje smakowe, robione w oparciu o najnowsze technologie, dzisiaj zgłoszone do Urzędu Patentowego przez naszą firmę i stanowiące innowacyjność na rynku polskim, a również na rynku europejskim. Panierki produkowane będą różniły się kształtem, składem surowcowym, barwą, bardzo wymyślne kształty, które na przykład chcemy wykorzystać jako panier dla produkcji artykułów przeznaczonych dla dzieci, gdzie kolor, gdzie kształt tego panieru będzie miał ogromne znaczenie, bo przecież jest znane powiedzenie, że jemy również oczami, a szczególnie dotyczy to dzieci. Produkt, myślę, że wyprodukowany w oparciu o nasze te panierki, będzie smakował naszym najmłodszym pociechom. Trzeci patent dotyczy nastrzyku dla mięsa drobiowego. Jest to nastrzyk zupełnie naturalny w oparciu o emulsję wytworzoną na bazie masła, zdrowy i znowu powodujący, że produkt nastrzyknięty tym nastrzykiem jest bardzo soczysty, o ciekawym smaku, o ciekawym aromacie, podnoszący te efekty smakowe niż zwykła jakaś tam pieczeń z indyka czy z kurczaka. Pomysł ten powstał wspólnie przy współpracy z przemysłem mleczarskim. Wokół Łomży są najlepsze mleczarnie w Polsce i kontakty z tymi mleczarniami i wspólna praca nad różnymi tematami podpowiedziała, zaowocowała powstaniem tego typu produktu.
strategia ochrony intelektualnej w naszym przypadku jest bardzo istotna i wynika ona również, może w Polsce jeszcze niezbyt ugruntowana i jeszcze niedoceniana, ale myślę, że w tego typu firmy jak nasza, gdzie liczy się również i doradztwo przy wdrażaniu nowych produktów, bardzo istotna i powinna stanowić taką trwały element, stałą filozofię naszego działania. Myślę, że aby osiągnąć odpowiedni poziom innowacyjności, należy mieć oczy naokoło głowy, przepraszam za to określenie, ale trzeba jeździć po świecie, trzeba podglądać, trzeba współpracować z nauką i trzeba starać się stworzyć produkt lepszy niż posiada konkurencja. Własność intelektualna jest wartością sama w sobie i trzeba to doceniać i trzeba o to zabiegać i trzeba o to dbać.